Kamil, tak z każdym dniem tej energii troszkę ulatywało, czy to takie nasze spostrzeżenie tylko mylne? Tak, tak, no dzisiaj wnętrze zabrakło takiej dobrej energii, takiej świeżej, bym powiedział. Ale to jest normalne na tym etapie sezonu letniego, na tym etapie treningu, przygotowań. Także tak jestem bardzo zadowolony w ogóle z jakości tych skoków tutaj, z poziomu, a z miejsca. Pamiętam skok wczorajszej drugiej serii, to taki najlepszy w tym weekendzie, bo jeśli chodzi o oglądanie tego z zewnątrz, no to ten skok, że to może po prostu być perfekcyjny. Był zdecydowanie najlepszy w tym sezonie. No może też trafiłem na dobre warunki, ale poza tym no, było naprawdę super. Mam nadzieję, że... Nie mam nadziei, będę teraz dążył do tego, żeby tak było jak najwięcej pomóc. Największa zmora to jest timing dzisiaj? No dzisiaj zdecydowanie tak. Właśnie przez to, że było trochę mniej energii, trudniej było się zebrać przed końcem progu i brakowało mi trochę czasu. Mam stwierdził, że ta przerwa spowodowana koronawirusem pandemią, że nie było tych konkursów, wręcz pomogą przygotować się lepiej do tych skoków teraz i do zimna, dlatego że z pokoju dlatego od początku to potrzebowali. Zdecydowanie ta przerwa spowodowana kwarantanną zrobiła bardzo dobrze, bo nie miałem czas na wszystko, więc mogłem poświęcić czas rodzinie, ale przede wszystkim też samemu sobie. Poza tym realizowaliśmy normalnie cały plan treningowy, który mieliśmy rozpisany. Ten plan wygląda bardzo podobnie jak w zeszłym roku. Uważam, że jeżeli chodzi o samo przygotowanie, to jakby na nas zawodnikiem nie miało to żadnego wpływu, w sensie ani lepszego, ani gorszego, bo po prostu realizowaliśmy tak cały plan treningowy. Kamil, brak zawodów tego lata i gdybyś miał startować w kontynentalu, gdyby była możliwość startu w kontynentalu, by startowałbyś, bo tu jest przewidziany. Nie wiem. Zresztą tutaj bardziej polegam na trenerach, na ich zdaniu i na ich planowaniu tych startów, no bo oni wyznaczają nam jakby całą drogę do tego, żeby się najlepiej przygotować do zimy. Ale chyba nie potrzebujemy jakoś dużo startów. Te zawody pokazały, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. Mi też pokazały, co jeszcze powinienem doskonalać. Cieszę się, że jest trochę czasu do zimy, żeby te właśnie rzeczy, nad tymi rzeczami się skupić i być jeszcze lepiej przygotowany. Kamil, na poprzednim sezonie kluczowa impreza była na koniec. I widać, że może tak rozkręcasz pod koniec, to czekały te punkty rewelacyjnie i gdyby ten Puchar Świata dotarł do końca, to prawdopodobnie byłbyś jednym z głównych faworytów. Teraz ta główna impreza, czyli Mistrzostwo Świata, to tak, mają być na porządku. To zmienia w jakiś sposób twoje mentalne nastawienie do tego przygotowania letniego? Niekoniecznie. Zawsze staram się dawać siebie wszystko i na treningach, i w zawodach. Zawsze staram się w każdych zawodach oddawać jak najlepsze skoki. Czasami oczywiście ten początek jest taki trochę niemrawy sezonu zimowego. Takie rozkręcanie. No w tym roku po prostu może nie rzucić wszystko na początek, ale no być bardziej zmobilizowanym, bardziej może mentalnie już nakręconym na ten początek, no i już tutaj być na pełnym obrotem.